Facet o imieniu Tio kupuje kawę i wychodzi na ulicę depresyjnie wyglądającego Londynu z roku 2027. Nagle ta kawiarnia eksploduje, ale on się tym za bardzo nie przejmuje i idzie do pracy. Tam wykorzystuje tragiczną śmierć najmłodszego człowieka na świecie, aby wziąć wolne. O właśnie, świat jest pogrążony w chaosie, wojnach oraz tragicznych kryzysach imigracyjnych, ponieważ 18 lat temu wszystkie kobiety przestały być płodne, przez co nie rodzą się już dzieci. Potem w pociągu pokazują nam, jak cały świat zalała fala nielegalnych imigrantów. Albo raczej uchodźców ze stref licznych wojen. A przynajmniej taka jest propaganda, jaką nam pokazują. Spotyka się z Jasperem. Jadą do jego domu w środku lasu i blisko obozu imigrantów. Tam palą trawę i rozmawiają o polityce. Sytuacja jest na tyle fatalna, że władza w praktyce traktuje imigrantów jak zwierzęta. To jest dosyć ciekawa wizja, bo w obliczu zagłady tym razem ludzkość się nie zjednoczyła, jak w przypadku wielu innych filmów katastroficznych. Tylko stwierdzili, że lepiej się izolować i resztę pozabijać. W sumie to w miarę realistyczna wizja. Władze zawsze mogą liczyć na strach przed innymi ludźmi wśród społeczeństwa, a w szczególności w takich tragicznych okolicznościach. Następnego dnia facet idzie do pracy, gdy nagle zostaje porwany na środku ulicy. Zrobiła to grupka walcząca o równouprawnienie imigrantów. Tio oskarża ich o tamtą bombę, ale oni twierdzą, że już z atakami skończyli. I to rząd brytyjski sam atakuje swoich obywateli, aby wzbudzić strach. Przede wszystkim przed islamistami. To jest trochę dziwne, że w tej sytuacji wiara ma jakiekolwiek znaczenie. Przecież im wszystkim w zasadzie tylko chodzi o surowce do przetrwania. No ale od religii oraz propagandy raczej nie można oczekiwać racjonalizmu. Istotne, razem z nimi pracuje Julian, czyli jego była żona. Krótko nadrabiają zaległości, po czym przychodzą do sedna. Chcą od niego, aby załatwił papiery emigracyjne, bo muszą kogoś szybko wywieźć z kraju. Jak on ma to zrobić? Podobno jego kuzyn jest sponsorowany przez rząd. Ale Tio się nie zgadza. Próbują go przekupić, ale im to nie wychodzi. Więc rozstają się w pokoju. Tio jednak stwierdza, że może im pomoże. Jedzie przez centrum, gdzie grupka fanatyków religijnych zwala wszystko na karę boską. No oczywiście, nie ma to jak pogrążyć się w modlitwie i nie robić nic, aby rzeczywiście pomóc w tej sytuacji. Przecież to, że nagle pojawiła się bezpłodność i nie wiadomo z jakiego powodu, nic nie mówi o ingerencji boskiej. Ale odchodzę od tematu. Przejeżdżę teraz przez wielką chronioną bramę. Tam widzimy piękne połacie parku, gdzie bogatsza część społeczeństwa wyprowadza swoje psy i wielbłądy. Potem dociera do zadymionego budynku, gdzie jego kuzyn, minister, zbiera sztukę. To już widać, dlaczego Tio przestał udzielać się w polityce. Bo władze najwidoczniej nie sądzą, że da się jakoś tą sytuację naprawić. Więc mają w dupie ludzi. Tio wymyśla historyjkę o swojej nowej dziewczynie i że potrzebują papierów, aby zobaczyć jej umierającego brata. No i się udaje. Krótko po tym spotyka się z Julian i od razu przechodzą do podróży. Na razie jadą z obstawą, potem będą kontynuować we dwójkę. W trakcie podróży mają małe zabawy, gdy nagle z górki w środku lasu zjeżdża płonące auto i zostają napadnięci. Uciekają, Julian dostała pociskiem, ale pułapka była zastawiona raczej słabo, więc się wydostają. Nie wiadomo czego chcieli, ale mogli chociaż zastawić drogę od tyłu, nieważne. Po chwili zatrzymuje ich policja. No niezły zbieg okoliczności. Gościu ich szybko likwiduje i dalej w drogę. No dopiero teraz Tio się orientuje, w jakim szambie się znalazł. Zrobili szybki pogrzeb, po czym dotarli na farmę innych członków tej organizacji. Tio chce się wyplątać, ale zatrzymali go na noc. Po chwili udaje się na prywatną rozmowę z tą kobietą, którą ma przeszmuglować. Mówi mu, że Julian twierdziła, żeby tylko jemu ufać. I że on ją na pewno zawiezie, jeżeli coś złego się stanie. Jemu to jednak nie pasuje i tylko chce wrócić do domu. Wtedy ona wyciąga asa z rękawa, najsilniejszy argument jaki ma, czyli pokazuje mu, że jest w ciąży. I to jest właśnie powód, dla którego musi się tam dostać. Szachmat, gościu zostaje, aby jej pomóc. No i kto by się dziwił, mimo wszystko większość ludzi ma jakąś ochotę utrzymania swojego gatunku przy życiu. Przechodzimy do narady, część z nich chce kontynuować plan i zawieźć ich do siedziby Human Project, gdzie to jest niby ostatnia organizacja, która nie ma gdzieś przetrwania ludzkości. Druga część woli poczekać, bo są w tym momencie za bardzo poszukiwani i podróż teraz jest zbyt niebezpieczna. Chcą, aby urodziła tutaj. Mają jednak ukryty motyw, bo pragną wykorzystać to dziecko w celach politycznych. No, ciekawe jak dziecko, czyli dowód, że ludzkość może nie przestać istnieć, ma im pomóc z problemem traktowania imigrantów jak śmieci. Przecież jak władza się o tym dowie, to pewnie tym bardziej zamknie państwo, aby nikt się do dziecka nie dostał. Czyli jeszcze gorzej będą traktować imigrantów. Kurwa, świetny plan. O, ale nie, mają też inny pomysł. Planują dzięki niemu zorganizować jakieś powstanie. No ciekawe. Tio twierdzi, że lepiej to upublicznić. No, ale to również kiepski pomysł. W jednym ma jednak rację.
W tym momencie jej potrzebny jest lekarz oraz idealne warunki do porodu. Zapomnieli również o jednej ważnej rzeczy. Tak, tak, dziecko jest ważne, ale ona jest jeszcze ważniejsza. Przecież tu nie chodzi o to dziecko, tylko to, że jej jakoś płodność wróciła. To jest tutaj najważniejsze. Jakoś nikt tego nie zauważa. Na koniec zapytali ją o zdanie. Ona jednak woli urodzić tutaj. Idiotyczna decyzja. Ona może być rozwiązaniem największego problemu ludzkości. A powód jej płodności z każdym dniem może być coraz trudniejszy do odkrycia. Kto wie, jak to działa. Dlatego powinni jak najszybciej dostać się do tamtej organizacji, która jako jedyna zajmuje się problemem rozmnażania. To jest trochę dziwne, że w 8 miesiącu ciąży zaczęli tą podróż. No, ale najwidoczniej kontakt z tamtą organizacją jest na tyle trudny, że w zasadzie nie mieli innego wyjścia. Ale odchodzę od tematu. W nocy przyjeżdżają jakieś typy, a Tio postanawia powężyć. Widzi, że to jednak nie jest miła i wspaniała rodzinka. Okazuje się, że to oni pozbyli się Julian, aby zmanipulować kobietę do urodzenia tutaj. Tio więc postanawia uciec. Jednym zdaniem przekonuje Ki. No i idą. W pierwszym aucie nie było kluczyków, a nie widzi mu się skradanie po domu. Wyjmuje jakieś kable, co ma niby unieruchomić auto. I idą do drugiego. W tym są kluczyki, ale odpala się na pych. Przez to mamy śmieszną scenę, jak samochód się powoli stacza z górki, a reszta ich goni. Nareszcie uruchomili silnik i jadą. Dotarli do domu Jaspera. Omawiają sytuację. Statek, który ma zabrać ich do Human Project na Azory, odpływa z dwóch miejsc. Do pierwszego nie zdążą, a drugie jest w obozie koncentracyjnym dla imigrantów. No, spory problem. Ale Jasper zagadał do znajomego i ich zawiezie. Następnego ranka pojawił się ogon. Szybko uciekają, ale Jasper został, aby ich zmylić. Idioci zatrzymali się na wzgórze, aby zobaczyć, co się stanie. Przez co tylko ryzykowali, że ich zauważą, oraz Tio narobił sobie traumy. W opuszczonej szkole spotykają się z Sidem, który ich aresztuje na niby i przewozi do obozu. Przekazuje do autobusu więziennego, gdzie w trakcie jazdy zaczynają się problemy. A dokładniej skurcze. No, w takich warunkach to trochę problem. Kolejny problem. Zabierają tą kobietę, a tylko ona wie, jak odebrać poród. W konwulsjach docierają do umówionego kontaktu, który zapewnił im przytulny, a w szczególności prywatny apartament. I po chwili kobieta w ciągu 2 minut urodziła dziecko. Imponujące. Jakoś z noworodkiem dobrze się wyspali, a rankiem pojawił się Sid. Mówi, że ktoś wysadził mur i będą problemy. Niestety zobaczył dziecko i zmienia podejście, ponieważ bardzo dużo ludzi ich szuka. To stwierdza, że dostanie za nich sporo pieniędzy, ale trochę się przeliczył, bo udaje im się uciec. Teraz zaufali kolejnym nieznajomym, dzięki czemu czekają na łódź w wygodnym domku, zaskakująco ładnie urządzonym po środku tego obozu. Po jakiejś godzinie przemieszczają się przez środek strefy brutalnych walk. No i oczywiście nie udaje im się pozostać w ukryciu. Znajduje ich banda z tamtej farmy. Oj, jak oni się cieszą z tego powstania. Zabierają matkę z dziećmi, a resztę eliminują. Przeszkadza im w tym dokładnie to powstanie. Tio jak idiota idzie w losowym kierunku i jakoś ich znajduje. Przedziera się przez masakrę, szczęśliwie unikając konfliktu. Dociera do dziecka, gdzie gościu nie pozwala im odejść. Mówi, że nic nie zmienią pokojowo, tylko trzeba władzy dokopać czy coś. Tyle, że co? Chcą użyć tego dziecka jako waluty przetargowej? A może po prostu wzniecić bunt? Patrząc na tą scenę, to najwidoczniej dowodu płodności do tego nie potrzebują. Uciekli, kiedy gościu się trochę rozproszył. Przy użyciu pewnego rodzaju żywej tarczy wydostają się z budynku, a jakoś żaden z tych żołnierzy nie chce im nawet pomóc. Przetransportować do jakiegoś bezpieczniejszego miejsca, zgłosić jakimś władzom czy coś w tym stylu. Są tylko w szoku, ale bez problemu wracają do jedynej rzeczy, do której zostali wykreowani, czyli walki. To jest naprawdę dziwne, że żaden z nich ich nie zabrał ze sobą. Naprawdę, od wojska powinniśmy się spodziewać zupełnie czego innego. Ja nie mówię, że tak powinni zrobić, tylko że raczej by tak zrobili. Nieistotne, jakoś magicznie tamta kobieta ich znajduje. I tym razem bez problemów zaprowadziła ich do łódki. Wypływają. Na szczęście jest mgła, więc nikt ich nie widzi. Krwawiący Tio jakoś dowiosłował do miejsca spotkania łodzi na Azory. On nie przeżył, ale na szczęście pojawił się statek. Co jednak dalej się stało? Nie wiadomo. Film kończy się tutaj. No dobra, więc trochę przeanalizujmy, w jakiej sytuacji ten świat się znalazł. Całkowite zamknięcie kraju i izolacja od świata zewnętrznego nie jest optymalna. Potrzebują jak najwięcej pieniędzy wpompować w projekty zwalczania niepłodności lub opracowywanie sztucznej metody wytwarzania dzieci. Bo raczej wszyscy są świadomi, że bez wytwarzania nowych człowieków ludzkość jest po prostu zgubiona. Bo na pewno w tym filmie nie wymyślili nieśmiertelności. Do tego potrzebne są ogromne środki, które można zdobyć posiadając realną gospodarkę, współpracując z innymi krajami. Zamykanie się i wprowadzenie dyktatury jest dosyć radykalnym krokiem. Może to zadziałać, jeżeli lokalnie uda się znaleźć rozwiązanie, ale takie rozwiązanie mocno zmniejsza prawdopodobieństwo sukcesu. Jednak nie można się dziwić, że to się stało. Problem trwa już 18 lat, czyli pewnie większość społeczeństwa się poddała,
ale władza jest po to właśnie, żeby się nie poddawać. Najwidoczniej wszystkie możliwe pieniądze pompują w wojsko. No, ale pewnie tacy bardziej konserwatywni politycy zostali wybrani. Niestety taka tragedia może przesunąć poglądy społeczeństwa w trochę gorszą stronę. Tyle, że ich metoda w praktyce uniemożliwia naprawienie problemu. Tylko przykłada mały bandażyk na ranę i się nad nim modli czy coś. No nie wiem, czy to tak fajnie brzmi. Może przetrwamy kilka lat w może trochę lepszych warunkach. Cały ten świat przemienił się w bierne oczekiwanie na śmierć lub może magiczne naprawienie sytuacji. Wszyscy w praktyce zdali się na siłę wyższą, która rzeczywiście zadziałała i dała dziecko kobiecie. Taki przekaz jest naprawdę mocno krzywdzący, bo w zasadzie mówi, że nic nie zależy od człowieka. Nieważne co robimy, bo Bóg ma swój plan. Jest to horrendalnie krzywdzące. Jeszcze jedna rzecz, która mi się trochę nie podoba, jest to, że oni traktują to dziecko jako ten super cudowny cud, gdzie w praktyce powinni to robić tej matce. Przecież to ona jest rozwiązaniem, nie to dziecko. No ale dobra, film był w miarę okej. Powiedzcie mi, czy zgadzacie się z wizją tego filmu, jakby wyglądała przyszłość w takiej sytuacji, jakiej się znaleźli. Biorąc pod uwagę, w jaki sposób niektóre kraje rzeczywiście traktują imigrantów, to ta wizja jest dosyć realistyczna. I po raz kolejny, najlepszy komentarz dostaje główną nagrodę, czyli usunięcie.